Kilka świeżych grobów zostało całkowicie zalanych, a następnie zapadły się nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Do tej przykrej sytuacji doszło na cmentarzu w Jaszkowie. Nekropolia należy do gminy Legnica i zarządza nią Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. To były intensywne opady i stąd kilka grobów, przyznaję, zostało zalanych. Natomiast po zakończeniu opadów, no powiedzmy w przerwie, bo nawet wczoraj też były opady, z tych grobów woda została odpompowana i staramy się pomagać rodzinom. Prezes Graboń zasłania się tym, że zalane zostały także groby w innych miastach w naszym województwie i to normalne zjawisko przy tak obfitych opadach. Podjęliśmy decyzję o wykopaniu takiego rowu, który by przechwytywał spadający deszcz. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli sprzed kilku lat wynika, że miasto nie wykonało badań geotechnicznych, które miały m.in. zbadać poziom wód gruntowych. Ponadto decyzja służb sanitarnych nie miała odpowiedniej formy. Władze Legnicy odrzucają te argumenty, a magistrat odpowiada, że w tej sprawie nie zostały przedstawione konkretne zarzuty. W tym raporcie, jak Państwo przejrzycie, bo on był robiony w całym kraju, w różnych miejscach, wszystkie cmentarze i wszystkie gminy dostały informacje zwrotne co do pewnych wątpliwości przy całym procesie inwestycyjnym, które gmina miała. Gmina stoi na stanowisku, że te dokumenty, które miały być wykonane, były wykonane i były ekspertyzy wykonane. Była również zgoda sanepidu na taką lokalizację cmentarza. Warto dodać, że do podobnej sytuacji doszło w 2016 roku. Sam cmentarz został oddany do użytku w 2013. Koszt jego budowy to około 25 milionów złotych. Do tej pory zostało na nim pochowanych około 1000 osób.